Cześć! Witajcie w drugim z trzech odcinków vloga Moja Kambodża, w którym poruszamy techniczne aspekty naszych plantacji awokado w Kambodży. Dziś skupimy się na technikaliach. Jaka ziemia, jak z tym nawodnieniem i co z całym naturalnym ekosystemem, bo przecież szkodniki i pasożyty są nie tylko w Europie, Ameryce, ale także w Azji. Poruszymy też jeden bardzo ważny temat, on nie jest PR-owy, on nie jest CSR-owy, chociaż ma taki wydźwięk. Ale powiemy dlaczego 10% każdej naszej plantacji zachowujemy w ramach pierwotnej dżungli, czyli całkowicie nietkniętego i niezagospodarowanego terenu, który wraz z naturalnym ekosystemem bardzo pozytywnie wpływa na to, jak wygląda plantacja i jak funkcjonuje plantacja awokado. Jest maj 2021 i jesteśmy rok po tym, jak zaczęliśmy pierwszą plantację 10 minut od hotelu w Kachan w prowincji Ratanakiri. Tam w zeszłym roku zasadziliśmy pierwszą plantację awokado Hasa, Royal Hasa i Gem. To są takie odmiany, które są najbardziej popularne, najłatwiej sprzedawalne we wszystkich sklepach i restauracjach. To, co jest coś najbardziej poszukiwane. Tego brakuje w Azji Południowo-Wschodniej. Żeby założyć taką plantację, potrzebujemy dobrej ziemi. Wybieramy ziemię powulkaniczną. Tutaj przykład skały wulkanicznej. Zresztą takiej skały, na jakiej teraz stoimy. A to, co tutaj się rozciąga, to jest kaldera wygasłego 4000 lat temu wulkanu. I to daje nam niesamowitą ziemię. Taką samą, jaką mamy w środkowym Meksyku, gdzie są największe na świecie plantacje awokado. Do tego, tutaj w Ratanakiri mamy niesamowitą pogodę, gdzie opady deszczu są dwa razy większe niż w Meksyku. W związku z czym awokado rośnie bardzo dobrze, bo potrzebuje bardzo dużo wody. I tak naprawdę po trzecim roku, kiedy ono się już dobrze zakorzeni, nie musimy go podlewać nawet w sezonie suchym. Czyli ono tutaj jest samowystarczalne, jeśli chodzi o wodę. Stąd nasz wybór padł właśnie na Ratanakiri i tutaj będziemy rozwijali plantację awokado. Mamy tą skałę wulkaniczną. Wygląda jak kamień, ale spójrzmy, po rozkruszeniu mamy de facto ziemię. Także tu na górze mamy te duże kamienie, natomiast na dole to już jest taka czerwona, żyzna ziemia andazolowa powulkaniczna. Tu mamy bananowce, bardzo zaniedbane przez poprzednich właścicieli farmy. To się rozciąga na strumieniu wzdłuż na prawie kilometr, w jedną i w drugą stronę. Będziemy musieli je przerzedzić. Te, które już miały owoce, to będziemy ścinali i tutaj na pryzmie zrobimy pryzmę kompostową, tak żeby w tym miejscu na przestrzeni kilku metrów uzyskać w ciągu kilku miesięcy bardzo dobrą ziemię próchniczą, dobry kompost do uprawy. I tak banany będziemy przecinali później co sezon, czyli wszystkie banany po owocowaniu odcinamy, kładziemy na kompost, szatkujemy na drobne, przysypujemy ziemią, później dorzucamy wapna, będziemy mieli ziemię próchniczą, kompostową. Całą górną część pozostawimy naturalną, odbudujemy tam dżunglę, dosadzimy drzewa, takie, które rosną w dżungli i na stałe otoczymy tą część opieką. To będzie w okolicach 10% naszej farmy, a na całej farmy tutaj 30 hektarów, planujemy 3 hektary odbudowy naturalnych środowisk dżungli i tam będziemy trzymali ule też, żeby one miały jak największe, żeby nasze pszczoły miały jak największe oddziaływanie na okoliczne tereny. Ta dżungla jest ważna nie tylko ze względów takich ekologicznych, ale ona jest bardzo ważna dlatego, że tam będą żyły i żyją ptaki, które niszczą szkodniki. Jak tworzymy jakąś monokulturę, tak jak awokado, no to ważne, żebyśmy mieli obok zróżnicowane środowisko naturalne. Ptaki będą miały tutaj różne szarańcze i inne owady do zjedzenia. Dzięki temu my przeznaczamy mniej pieniędzy na ochronę roślin, no bo natura to wszystko reguluje. Banany są trawą. W momencie, kiedy już widzimy, że mamy banan, który jest gotowy do zbioru, to za tym liściem, widzisz? Są banany. One już dojdą w domu. To jest trawa i to trzeba wyciąć, bo po owocowaniu to naturalnie będzie umierało i zajmowało miejsce młodych. W tej trawie jest bardzo dużo wody i to używamy później na naturalny kompost. Niesamowicie dobry kompost.
zbieramy kiszcze.